Pogrzeb Tomasza Wołka. Rodzina i przyjaciele żegnają dziennikarza w Warszawie. Tomasz Wołek zmarł 21 września. Znany dziennikarz, publicysta i komentator sportowy miał 74 lata. W piątek 30 września odbyło się jego ostatnie pożegnanie. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Następnie Tomasz Wołek zostanie pochowany na cmentarzu w podwarszawskiej Kobyłce. 21 września w mediach pojawiała się smutna wiadomość o śmierci znanego dziennikarza i publicysty. Tomasz Wołek zmarł w wieku 74 lat. Tomasz Wołek nie żyje. Tomasz Wołek był znanym dziennikarzem, publicystą i komentatorem sportowym. Pisał m.in. dla Rzeczypospolitej, Gazety Wyborczej i Polityki. Na swoim koncie miał też kilka książek o tematyce katolickiej oraz zbiór felietonów Piątek Historia pewnej prowokacji. Swoją wiedzą dzielił się m.in. z widzami stacji Tele 5, na której antenie prowadził program publicystyczny Plusy dodatnie, Plusy ujemne. W 2011 roku Tomasz Wołek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 1997 roku został laureatem Nagrody Kisiela. Tomasz Wołek od 19 lat był stałym gościem Jacka Żakowskiego w piątkowym poranku Radia Tok FM. Śmierć Tomasza Wołka wstrząsnęła środowiskiem dziennikarskim. W mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów, w których przyjaciele, współpracownicy i znajomi żegnają zmarłego. Osoby, które znały go bliżej, nie zapominają o jego miłości do piłki nożnej. Jego sercu szczególnie bliskie były kluby południowoamerykańskie. Przyjaciele dziennikarza żałują, że nie będzie mu już dane zobaczyć Mistrzostw Świata w Katarze, na które tak czekał. Pogrzeb Tomasza Wołka. W piątek 30 września odbył się pogrzeb Tomasza Wołka. Msza święta rozpoczęła się o godzinie 11 w Kościele Środowisk Twórczych na PL Teatralnym w Warszawie. Nabożeństwo poprowadzili ksiądz Andrzej Luter, KS Kazimierz Sowa oraz duszpasterz Środowisk Twórczych, KS Grzegorz Michalczyk. Następnie nastąpi odprowadzenie urny z ciałem zmarłego na miejsce pochówku w podwarszawskiej Kobyłce. Dziennikarza pożegnała rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy. Wśród żałobników znaleźli się m.in. Tomasz Lis, Monika Olejnik, Jacek Żakowski. Jerzy Baczyński, Adam Michnik, a także Bogdan Borusewicz, polityk, historyk i działacz opozycji demokratycznej w latach PRL. Ksiądz Luter pożegnał Tomasza Wołka poruszającym kazaniem. Z nim przeżyliśmy wiele ważnych i pięknych chwil w historii naszej ojczyzny. Jego śmierć to kolejna wyrwa w pokoleniu, które walczyło o wolną Polskę. Modlimy się za świetnego męża, ojca, dziadka, historyka i erudytę. Prawdziwy patriota, ale ze skarbnicą wiedzy o historii i piłce nożnej. Mówił wspaniale, nigdy nie gubił głównego wątku. Był bajarzem, którego chciało się słuchać, powiedział podczas mszy ksiądz Andrzej Luter. Duchowny przytoczył wspomnienie Katarzyny Hol, którą Tomasz Wołek uczył PO w gdańskim liceum. Czytał im wtedy w opałach absurdu Tuwima. Cały tomek skomentował KS Luter.
kazanie zakończył poruszającymi słowami opisującymi zmarłego dziennikarza. Odszedł w inną przestrzeń. Przestrzeń nam nieznaną. Nie wiemy, jak tam jest, ale się spotkamy. Dziękujemy Ci, że byłeś piękną twarzą naszej wolności, szacunku i tolerancji dla inności. Dałeś przykład swoim życiem, że to możliwe. Żegnaj, powiedział K.S. Luther. Tomasz Lis wspomina Tomasza Wołka. Nie mieliśmy okazji się pożegnać. Miała być audycja o poranku, a nie lakrymousę nad twoimi prochami, zaczął Tomasz Lis. Byłeś wierny wolności, demokracji i Gdańskowi, dodał. Dziennikarz, wspominając zmarłego przyjaciela, przytoczył pewną anegdotę. Podkreślił tym samym, jak dobre serce miał Wołek. Tomek był z gruntu dobry. Mieliśmy 20 lat na dokuczanie Tomkowi Pinochetem, a on patrzył na nas swoim spojrzeniem. Dobra, głupki, nie będę wam przeszkadzał. Jemu do zgody nie trzeba było wiele, 50 i luz. Wadził się z Michnikiem, a potem doszli do porozumienia. Podobnie z Kwaśniewskim, ale w końcu stwierdził, że był dobrym prezydentem, wspomniał Lis podczas przemowy. Jako ostatni na pogrzebie głos zabrał syn zmarłego dziennikarza. Niektórych historii nie znałem. Dziękuję za wszystkie wspomnienia. Dla mnie najbardziej szokującą cechą taty była wyrozumiałość. Z mojej perspektywy dzisiejszego ojca jest to wręcz nieprawdopodobne, powiedział Maciej Wołek na końcu uroczystości w kościele. Na twarzach żałobników malował się smutek. Monika Olejnik podczas mszy uroniła łzę. Odejście Tomasza Wołka bardzo przeżył jego wnuk. Podczas mszy żałobnej chłopiec zanosił się od płaczu. Kim był Tomasz Wołek? Tomasz Wołek był dziennikarzem, publicystą, komentatorem sportowym i działaczem opozycji w okresie PRL. Urodził się w 1947 roku. Ukończył studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 1968 roku brał udział w wiecach studenckich związanych z ówczesnym kryzysem politycznym. Działał w ruchu Młodej Polski i Solidarności. Był m.in. redaktorem naczelnym Życia Warszawy i Życia, a podczas stanu wojennego publikował w pismach podziemnych. Tomasz Wołek publikował w Gazecie Wyborczej, Rzeczypospolitej i Polityce. Publikował także książki, w tym Copa America oraz Mexico u Catolico. Za swoją działalność otrzymał Nagrodę Kisiela, 1997 rok, oraz został odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 2011 rok. Tomasz Wołek zmarł 21 września, w wieku 74 lat.